Witam wszystkich widzów. W tym filmie chciałem wam pokazać wymontowany zepsuty kocioł po 5 latach od naprawy, którą przedstawiłem w pierwszym wideo. Kocioł był użytkowany 18 lat, gdyby jednak nie pomysłowość, służyłby tylko lat 13. Taki kocioł z wymiennikiem pionowym psuje się od tyłu, a przede wszystkim w okolicach osadnika. Jest to spowodowane zachodzącą kondensacją spalin. Które ściekają do osadnika, powodując utrzymywanie się tam wilgoci i korozję blach od środka. Pierwsze popsuło się mocowanie wyczystki, mniej więcej po 10 latach. Ponieważ od tej strony był dostęp do kotła, to udało się bez wyciągania kotła z kotłowni przyspawać nowe mocowanie. Mniej więcej po następnych dwóch latach popsuło się dno osadnika. Ponieważ kocioł postawiony był na betonowym postumencie. To około 6 lat funkcjonował bez dna. Uszczelniałem tylko przestrzeń pomiędzy pionowymi blachami osadnika kotła i betonem posadzki, odpowiednio przygotowaną gliną. Po roku zdarzył się wyciek na spawie wymiennika, którego naprawę przedstawiłem w poprzednim filmie. Naprawa się udała, ponieważ to zaklejnie drugim razem kitem do naprawy rur wytrzymało 5 lat do czasu pojawienia się wycieku w innym miejscu. W roku 17 zaczęło zagrażać przedziurawienie się blachy osadnika od tyłu kotła. Jeden rok dłużej kocioł pofunkcjonował dzięki przyklejeniu silikonem wysokotemperaturowym blachy ocynkowanej od zewnątrz osadnika. W roku 18 użytkowania kotła pojawił się kolejny wyciek na wymienniku pionowym. Na skorodowanym spawie oraz przedziurawiła się blacha na kolejnej ścianie osadnika. Nowy kocioł czekał 2 lata na wypadek takiej sytuacji. Jeżeli ktoś będzie sobie kupował czy robił kocioł z wymiennikiem pionowym, to idealem będzie zamiast spawów gięcie blach od spodu wymiennika pionowego. Zepsuty kocioł nie trafi na złom, a będzie dawcą blach. Jak widzicie, tam gdzie brak było wilgoci, po 19 latach od produkcji blacha nie ma śladu korozji. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie wymieniłem kotła wcześniej. Po prostu chciałem dopalić do końca zapas miału węglowego. Jestem Sylwestro, zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.